Dzień dobry, cześć. Nazywam się Radek Drzewiecki i od ponad 17 lat prowadzę firmę Lean Passion. Zawodowo zajmuję się strategią, kulturą organizacyjną, przywództwem oraz zwiększaniem efektywności firm i ludzi. Dodatkowo jestem założycielem dwóch startupów technologicznych Sherlock Waste oraz University. Robię to, co robię, ponieważ chcę, by firmy były świetne, a ludzie szczęśliwi w pracy. Dlatego dla mnie skuteczny menedżer to nie tylko taki, który osiąga cele, ale robi to z ludźmi, potrafi podłączyć ich do strategii firmy. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak być skutecznym CEO, jak zwiększać efektywność organizacji, budować ponadprzeciętne zaangażowanie, zdolność do adaptacji, wygrywać na rynku, rozwijać siebie i Twoich ludzi, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Około 12 miesięcy temu, w listopadzie ubiegłego roku, zadzwoniła do mnie moja znajoma, szefowa hr dość dużej firmy, i mówi do mnie: Radek ratu. Ja mówię, co się wydarzyło. Ona mówi, Jakiś czas temu skończyliśmy Akademię Liderską, roczny program rozwojowy w temacie nowoczesnego przywództwa z bardzo fajną firmą. Akademia została wysoko oceniona, wszyscy zdali egzamin, dostali dyplom, dodatkowo menedżerowie pochwalili nas jako dział hr za to, że wybraliśmy fajną firmę, że dostarczyła ta firma dużą wiedzę. No generalnie atmosfera sukcesu. Ja mówię, to w czym jest problem? Chyba powinnaś być... Zadowolony on mówi, problem pojawił się trochę później. Otóż daliśmy menedżerom, a ukończyło tę akademię około 200 menedżerów całościowo. Daliśmy im zadanie takie obowiązkowe, uzgodniliśmy z, z zarządem i zadanie polegało na tym, żeby przeprowadzić taką rozmowę roczną, podsumowującą ze swoimi pracownikami. I na tych 200, co skończyli tę akademię, tylko 15 to zrobiło. No, to ja się z nią umówiłem później na dłuższą rozmowę i zadałem jej pytanie. Poprosiłem, żeby pokazała aspekt merytoryczny tej akademii. Muszę powiedzieć, że naprawdę na wysokim poziomie było to dostarczone, i przydatność tej wiedzy, w kontekście, której chcieli rozwinąć, oczywiście tych menedżerów. I. Mm, Jakość materiałów, prostota tych ćwiczeń, które zostały dostarczone, no były no, ja powiedziałem, że to jest dobrze zrobione. W mojej subiektywnej ocenie to jest dobrze zrobione, mimo że robiła to moja konkurencja, tak. Natomiast to, na co zwróciłem uwagę, to to, że prawdopodobnie ci menedżerowie nie zostali przygotowani emocjonalnie do tego zadania i zasugerowałem jej, że większość z nich obawiała się oceny, bycia ocenianym przez pracowników i zobaczcie, zadanie było. Obowiązkowe, a ludzie położyli na szale swoją karierę w tej firmie, znaczy mogli położyć, ponieważ nie zdecydowali się wykonać tego zadania, dlatego że większą obawą było dla nich to, jak obejdą się z nimi ich pracownicy, a nie to, że HR czy ich szefowie się na nich wkurzą. I ta historia nie jest odosobniona. Ona wynika z tego, jak w Polsce, nie tylko w Polsce, też w większości krajów na świecie, pojmujemy cel, Programów rozwojowych, akademii, szkoleń, warsztatów, i coraz więcej osób zajmujących się szkoleniami i rozwojem zgłasza się do mnie, do nas z tym problemem. Kupiliśmy akademię i na poziomie wiedzy, umiejętności jest wszystko ok, ale nie widzimy zmian w sposobie pracy menedżerów, nie mówiąc już o efektach biznesowych. Ja mam takich kontaktów, słuchajcie, kilkanaście w roku, tak. Jednocześnie jednym z najczęściej wymienianych wyzwań przez HR, jak się pytamy w kontekście rozwojowym, to mówią: no dla mnie największym problemem jest to, że my ten biznes to dajemy im wszystko, oni są tacy niewdzięczni, nie chcą uczestniczyć w programach rozwojowych, bo mówią, że nie mają na nic czasu. I ja mówiąc szczerze, Moi drodzy, w ogóle się nie dziwię, gdyż dla biznesu najważniejszą perspektywą jest robienie biznesu, a w szkoleniach chętnie braliby udział, jeśli te szkolenia przekładałyby się na ten biznes, bo z tego ci menedżerowie są rozliczani po prostu. Tak więc skuteczność jest fundamentem, jeśli mówimy o szkoleniach, tudzież programach rozwojowych, akademiach, z tym, że z moich doświadczeń wynika, że jest ona zupełnie inaczej rozblumiana przez HR-y i przez biznes. Tylko jak ją zmierzyć tę skuteczność? I o tym będzie dzisiejszy odcinek. Odcinek 117. Jak mierzyć skuteczność szkoleń i programów rozwojowych. Cześć, dzień dobry. Słuchajcie, startując w 2020 roku z University, wtedy nazywaliśmy to Linovatica, zleciliśmy poważnej firmie poważne badanie rynku szkoleń i rozwoju w Polsce. Chcieliśmy zrozumieć, jak ten rynek się kształtuje, ile, ile jest warty, jakie są na nim wyzwania, możliwości i to badanie, czy mamy w ścisłej, w ścisłej tajemnicy, tak ono jest dla nas podstawą budowania przewagi konkurencyjnej na tym rynku, ale to, czym mogę się podzielić, to co mnie wówczas zaskoczyło, to wartość rynku rozumiana jako sumaryczne wydatki polskich firm na szkolenie i rozwój pracowników. Otóż jak... Mam przed sobą ten raport, nagrywając ten podcast i na tamten czas, trzy lata temu, rynek szkoleń i rozwoju w Polsce był szacowany przez firmę, która dostarczyła nam to badanie na około 7 miliardów złotych z prognozą wzrostu na poziomie 8-9% kagr. Słuchajcie, żebyście zobaczyli ile to jest pieniędzy, te 7 miliardów złotych to rynek kawy w Polsce jest wart 3 miliardy złotych. Tak więc polskie firmy wydają ponad dwa razy więcej na szkolenia dla pracowników niż ludzie wydają na kawę rocznie. I to jest szok. To dla mnie był szok. Ja myślałem, że oni się pomylili. Tak? Oczywiście, tak jak powiedziałem, jest to szacowana wartość, ale gdy jakiś czas temu zapytałem naszego, teraz dzisiejszego przyjaciela, wszystkich z nas, większości z nas, czata GPT o tę samą kwestię, to podał mi kwotę 5,9 miliardów w kontekście roku 2022. W każdym razie nie jest to aż tak bardzo istotne, czy ten rynek wart jest 5 miliardów, czy 7 miliardów, ale przyznacie moi drodzy, że kwota jest naprawdę imponująca. To, co jeszcze wiemy, to to, że 75% tych pieniędzy jest wydawana przez firmy duże zatrudniające ponad 250 pracowników, i 40-50% w zależności od firmy tego budżetu jest wydawana przez organizacje na rozwój menedżerów na wszystkich szczeblach zarządzania. Przy czym te, ci menedżerowie to jest taka kategoria menedżerowie, kierownicy, liderzy i ludzie aspirujący do tej roli ze wszystkich poziomów mm, zarządzania. Tak więc w kontekście kwoty przeznaczanej łącznie w Polsce na szkolenia i rozwój menedżerski, szacowałbym, że jest to taki rynek kawy, czyli około 3 miliardów złotych. I to, o czym będę chciał dzisiaj mówić, to, co jest dla mnie najbardziej zdumiewające, to dzisiaj firmy szukają oszczędności wszędzie, nie? Firmy szukają efektywności. Jak robimy badania z CEO-sami, właścicielami firm, to mówią o wydajności, o skuteczności, o zwrocie... Z inwestycji, o zaciskaniu pasa, żeby mieć na niepewne czasy, to to, co jest niesamowicie zdumiewające, to, ale to nie wynika z tych badań, tylko z własnych doświadczeń, to, że te pieniądze, te 7 miliardów, czy też 3, które szacuję jako wydatki na szkolenia menedżerskie, liderskie, te pieniądze należą do kategorii najgorzej monitorowanych, jeśli chodzi o zwrot z inwestycji. Mało która firma sprawdza, jak wydatki na szkolenia i rozwój przekładają się na wyniki w firmach. Ja uważam, że większość firm podchodzi do tematu rozwoju jak do benefitu pracowniczego, przecież ludzie muszą się szkolić, tak? Przecież jak nie będziemy się nie będziemy dawać im szkoleń, to będą od nas odchodzić. No jest część prawdy w tym, bo na przedostatnim odcinku jak pokazywałem ogólnopolskie badania satysfakcji z pracy, to jest na liście, że firma daje możliwość szkolni rozwoju, jest na liście siedmiu największych, najważniejszych czynników mających związek z satysfakcją z pracy. Natomiast firmy podchodzą do tematu rozwoju jako coś, co się po prostu kupuje dla pracowników, jako benefit, a nie inwestycje w ludzi. I inwestycje przede wszystkim w poprawę efektywności organizacji. Dlatego postanowiłem poruszyć temat skuteczności szkoleń, rozwoju w podcaście, bo przecież mój tytuł Skuteczny CEO do czegoś zobowiązuje. Rynek już omówiłem, tak? 7 miliardów. Dodatkowa informacja: rynek jest potężnie zdefragmentowany, jest ponad 2 miliony osób, firm małych, freelancerów, dużych, które świadczą usługi szkoleniowe w Polsce. Zobaczcie, 2 miliony. 100 największych firm w Polsce szkoleniowych nie ma więcej niż 5% tego rynku. To jest przeciekawe. Natomiast czas na wejście, ale tylko troszkę w perspektywę HR. Tylko proszę, nie gniewajcie się, drogie zespoły HR. Będę mówił wprost, ale to ja nie mam takiej intencji, żeby wam wytykać, lecz po prostu wskazywać inny sposób. Ja w ogóle stawiam bardzo mocno w tym podcaście i będę mówił jeszcze bardziej wprost i w sposób autentyczny, dlatego że uważam, że wtedy możemy nazywać rzeczy po imieniu. I to nie chodzi o to, jeszcze raz, żeby moją intencją nie jest urażanie nikogo, obrażanie i mówienie, by jesteście źli. Tylko ja zauważyłem, że dzisiaj hr -y są, działy HR, tak, są bardzo mocno, stają się silosem i są marginalizowane przez biznes, a w obecnych czasach. No, nie można sobie na to pozwolić, dlatego że biznes oczekuje, że HR czy też LD, Learning and Development, będą skutecznie wspierać ten biznes, bo ten biznes jest dzisiaj, wiecie, no, nieprzewidywalny, trudny, zmienny i to wsparcie jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Ale w obecnych czasach, w kontekście LD, czyli działów Learning and Development, tudzież w mniejszych firmach HR-ów, menedżerów HR, które zajmują się rozwojem pracowników, procesami rozwojowymi. To ja bym podsumował i powiedział, że dzisiaj borykają się ludzie zajmujący się rozwojem trzema, borykają się z trzema głównymi problemami. O pierwszym już wspomniałem na początku dzisiejszego spotkania. Biznes nie przychodzi na szkolenia, bo nie ma czasu i bardzo często ludzie zajmujący się rozwojem mówią nam, no my tak dużo chcemy im dać, my tak bardzo się staramy, tak bardzo wyszukujemy tej firmy, oni nie chcą przyjść. Nie? Już mówiłem, dlaczego oni nie chcą przyjść, bo nie widzą yy, korelacji uczestnictwa w programach i yy, w tym, że będą mogli lepsze wyniki dostarczać, yy, tudzież brać większe premie albo w ogóle. Nie? Więc pierwszy to jest biznes nie ma czasu. Drugi to jest Cięcia budżetowe i walka o pieniądze z CFO lub właścicielem, bo przecież w ludzi inwestować trzeba, tak? a CFO mówi, ale czemu tak dużo? Może to obetnijmy. A trzeci to jest izolowanie w ogóle funkcji HR w organizacji i kwestionowanie zasadności posiadania odrębnego działu zajmującego się ludźmi. Nie pomaga tu, słuchajcie, zmiana nazwy. Coraz częściej widzę, że przekwalifikują się, przekwalifikowują się działy HR na people w nazwie. Ale to, co Wam chcę powiedzieć, to nowoczesny HR, jeśli chce być przy głównym stole w organizacji i być poważanym teraz i w przyszłości, to powinien być HR biznesowym. A HR biznesowy dostarcza faktów i ma obsesję na punkcie skuteczności, dlatego że ma funkcję wsparcia, choć nie wiem, co byśmy mówili. Jeszcze raz chciałem powiedzieć: dla mnie HR, ja zostałem wychowany przez G. I w tamtych czasach w G można było powiedzieć, że za agendę odpowiadał HR, tak. I, i to była. Wspaniała firma, gdzie ja miałem tak duże wsparcie mojego HR biznes partnera, że czułem się naprawdę zaopiekowanym super menedżerem. I HR jest szalenie istotny w dzisiejszych czasach, tym, co się dzieje dla mnie, aspekt podłączania ludzi do firmy, budowania poczucia przynależności, pomocy menedżerom, jest super ważne. Natomiast większość HR-ów no, no nie robi. No, może nie nic, ale zbyt dużo, żeby siedzieć przy tym głównym stole, tak jak powiedziałem, i, i zaczyna być postrzeganym jako, przepraszam, że to powiem, ale w części przypadków nawet jako kulał nogi i zabierać czasu. Więc, żeby być. Takim HR-em, bym powiedział, przyszłości, to trzeba zakwestionować sposób, jaki dzisiaj działam, a, a, a ponieważ ja dzisiaj skupiam się na rozwoju, no to zakwestionować sposób, jaki mierzone są dzisiaj działania szkoleniowe, organizowane też działania szkoleniowe i przestać odtrambiać sukces szkoleniowy tylko dlatego, że mamy wysokie oceny w ankiecie poszkoleniowej lub ludzie powiedzieli, że było super. Nie? Ja w ogóle mam wrażenie, że w wielu przypadkach HR tak bardzo boi się biznesu, że po zakupie szkolenia czeka w niepokoju, co powiedzą najważniejsi, że czeka na pierwszą ankietę. Nie wiem, ktoś kupuje dziesięciomodułowy program rozwojowy i najważniejsze, bo tam, tam jest taki lęk, nie? Taka, taki lęk się pojawia. Jak to ludzie ocenią? Czy nie powiedzą mi, skąd wziąłeś tę firmę? Znowu jakichś wariatów zatrudniłaś do rozwoju, nie? I to jest takie oczekiwanie na ankietę. I oczekiwanie, co powiedzą najważniejsi. No dobra, jak będzie krzykacze w firmie, nie? Ci krzykacze też się nie obrażają. Nie Mi chodzi o menedżerów, którzy mają dużo do powiedzenia i po prostu mówią wprost. To też super ludzie są, nie? I, I czekamy w takim niepokoju, co powiedzą ci najważniejsi. I nagle mówimy, no super, wiesz, było świetnie, bardzo dobry trener, duża wiedza, świetne ćwiczenia, dużo się nauczyliśmy. I wtedy u tej osoby, która kupiła tę szkolankę, pojawia się taka ulga, nie? Bo jest takie napięcie, wiecie, jakbym postawił na zakład jakiś bukmacherski, nie? I jeśli, tak jak powiedziałem, dodatkowo ankiety się zgadzają i frekwencja była okej, okay, na przykład 90-100% ludzi dostało dyplom, to już w ogóle jest mistrzostwo. Świata. A co jeśli warsztat, program rozwojowy był na przykład słabo oceniony, bo trener zakwestionował status quo, bo pozadawał trudne pytania, bo wyciągnął menedżerów ze strefy komfortu i oni akurat w tym momencie są na niego źli i przechodząc przez zmianę są w oporze, a nie jeszcze w próbach. Tak, i ocenili to szkolenie beznadziejnie, ale na przykład potem poddali refleksji to sposób, w jaki zarządzają ludźmi, a jeszcze lepiej zrobili jakieś zadanie, zmienili sposób pracy, wprowadzili nowe nawyki. Tak więc, mierzenie warsztatów, programów rozwojowych, szkoleń ankietami i korytarzowymi opiniami nie jest naprawdę tym, czego biznes oczekuje od działów rozwoju ludzi w kontekście skuteczności. Oczywiście te ankiety są ważne. Ja nie mówię, żeby je yy, za przeproszeniem bagatelizować, tak? Ale bo chciałem powiedzieć olewać, dlatego było zawsze przeproszeniem, ale bagatelizować. Tylko to nie o to chodzi. Nie tak mierzymy skuteczność. Dlatego nie dziwmy się, proszę, że ludzie nie chcą uczestniczyć w warsztatach, programach rozwojowych, bo naprawdę nie mają czasu i nie chcą wydawać pieniędzy. Więc te dwa z trzech głównych wyzań, te dwa, o których mówiłem wcześniej, że menedżerowie nie chcą przechodzić na warsztaty, programy rozwojowe, mówią, że nie mają czasu i z drugiej strony chcemy mieć coraz niższe budżety, bo chcemy jak najmniej wydawać, bo jeżeli tego nie mierzymy, no to po co wydawać? No to te dwie rzeczy są powodem izolacji, HR-ów i programów rozwojowych. Żeby wam mm, uchylić rąbka, też kolejną historię, zacząłem od historii. Niedawno występowałem dla jednej z firm z sektora finansowego, dla około 100 menedżerów obszaru sprzedaży i zadałem pytanie, czy jest na sali ktoś z HR. Na to szef wszystkich szefów tego obszaru mówi do mnie, nam HR w pracy nie przeszkadza, i wszyscy się śmiali. No mi do śmiechu nie było, bo to jest akurat takie konfrontacyjne, nie? Ale no, no tak to wygląda w wielu firmach i trzeba nazywać sprawy po imieniu. I HR jest dzisiaj bardzo często traktowany jak silos. Jak osoby, które po prostu mają swoją agendę i nie są business related. Oczywiście to jest duży kwantyfikator, i ja generalizuję, bo są też takie firmy, których jest her bardzo blisko biznesu, no ale jest to dzisiaj w mniejszości, naprawdę. Nie? Zresztą, my jakiś czas temu przeprowadziliśmy wywiady z kilkoma menedżerami zajmującymi się obszarem rozwoju i zadaliśmy im, jakie są dla nich najważniejsze cechy charakterystyczne dobrego programu rozwojowego i prawie nikt nie powiedział, że jest skuteczność biznesowa. Większość wskazywało na właśnie wysoki poziom trenerski, adekwatność merytoryczną, wysoki poziom ocen, dobre raporty i to wszystko jest super, ale większość nie wymieniło skuteczności biznesowej. A jak zapytacie biznesu, co jest dla nich najważniejsze w programach rozwojowych, szkoleniach, to to, że przekłada się to na wyniki. I to jest bardzo prosta, prosty zawsze tekst i to jest jedno zdanie. Ja bardzo często pracuję z właścicielami i z zarządami i mm, osobiście i to, co teraz słyszę, to jest ogromny problem rekrutacyjny i mm, jest taka maksyma, że w dzisiejszych czasach to trudno jest o biznesowego hr -a. większość porusza się w pewnych stereotyp stereotypach. I kochani, ja naprawdę nie chcę powiedzieć, że ktoś jest taki czy owaki, bo ludzie mają dobre intencje, ale... Jeśli chodzi o nowoczesny HR, to pasuje tu naprawdę maksyma do stosu się albo zgin. I ten poziom zdolności do adaptacji musi być wypracowany na, na, na dziś. Dlatego namawiam Was wszystkich i biznes, i HR do zakwestionowania rzeczywistości i zaprzestania mierzenia skuteczności rozwoju tym, że było fajnie, albo że dużo się nauczyłem nawet. To wszystko jest ważne, ale obok skuteczności, o której ja Wam mówię, w ogóle to nigdy nie przychodziło, nie? Tak jak mój znajomy menedżer jakiś czas temu opowiada mi, że skończył super roczną akademię, taką prestiżową, za 40 tysięcy, nie? Dwa lata temu, i ja zadaję zawsze pytanie: No, ale czego się nauczyłeś? I jest, wiecie, taki moment ciszy, mówię, No, dużo się nauczyłem. Ja mówię: Podaj mi konkretnie jakąś jedną rzecz. A potem zadaję drugie pytanie: Co zmieniłeś? Co wdrożyłeś w swoim zespole? Co się poprawiło? No, i on na to odpowiada mi: no dobre pytanie, ale mówi fajnie było, i, i, i ja mówię, polecasz? On mówi tak, zrobiłbym to drugi raz. No, no to coś jest na rzeczy. Jak ktoś chce wydać tak duże pieniądze i mm, mm, oceniać skuteczność tym, że dużo się nauczył, no to jego sprawa, ale ja mam inne zrozumienie słowa skuteczność, może dlatego, że ukształtowało mnie GE. No i klienci dzisiaj transformacyjni limperszy dają nam mocno w kość, bo cały czas pytają: jak to zmierzymy, jak to zmierzymy, jak to zmierzymy. Dlatego dziś i ja, i nasza firma mamy obsesję na punkcie skuteczności, i w kontekście rozwojowym używamy konkretnego modelu pomiaru tej skuteczności, którego nauczył mnie mój nas, nasz doradca, taki naprawdę dobry gość od rozwoju Piotr Peszko. Pozdrawiam Cię, Piotr. I który, co mnie dziwi, ten model, nie Piotr Peszko, bo Piotr Peszko jest znany dość w L&D, ale model, którego on nas nauczył, jest praktycznie nieznany w działach HR, Tudzież LD, a mówię tutaj o opracowanym w 2018 roku przez Willa Talheimera modelu LTEM The Learning Transfer Evaluation Model, w którym autor proponuje ewaluację szkoleń rozwoju na ośmiu poziomach skuteczności, na ośmiu poziomach pomiaru. I kiedy zgłasza się do nas dzisiaj klient po Akademię Rozwojową, to my w pierwszej kolejności pokazujemy mu opartą na modelu LTEM Talheimera tabelę i pytamy, na którym poziomie chciałby być. Po zakończeniu tego programu, na którym poziomie będziemy mierzyć skuteczność tego, co zamierza kupić? Jak to wygląda? Jak wspomniałem, model TEM, czyli Learning Transfer Evaluation model zawiera osiem poziomów ewaluacji rozwoju. Pierwszy to jest attendance, czyli obecność. Co to oznacza, że Uczestnik po prostu przyszedł na warsztat, webinar, obejrzał materiał na platformie e-learningowej. Drugie to jest activity, czyli aktywność. Był zaangażowany, na przykład sporządził notatki podczas warsztatu. Trzeci poziom to jest learner perception, czyli percepcja uczestnika. Uzupełnił ankietę, nie wiem, dał liczbę gwiazdek na platformie e-learningowej, czyli po prostu dał feedback, jak on postrzega. To szkolenie, to jest trzeci poziom, to szkolenie, ten warsztat, ten program, to jest trzeci poziom y, skuteczności, trzeci poziom ewaluacji. Rozwojowej według modelu LTEM. Czwarty nazywa się Knowledge Acquisition, czyli oznacza zdobycie wiedzy. Po prostu rozwiązał quizy, uczestnik rozwiązał quizy, rozumie teorię, rozumie termi terminy, metodykę, jaka została przedstawiona podczas warsztatu, i zweryfikowaliśmy to, że zdobył tę wiedzę, bo rozwiązał quizy tematyczne. Piąty nazywa się Decision Making Competence. Ja go po polsku nazywam zdobycie kompetencji decyzyjnych i to już weryfikujemy poprzez danie quizów scenariuszowych, zadań, ćwiczeń scenariuszowych, w których uczestnik po ukończeniu modułu warsztatu podejmuje poprawne decyzje w oparciu o różne scenariusze, różne ćwiczenia. Czyli mamy Decision Making Exercises, i to jest poziom piąty. Poziom szósty, model ten to jest task competence, to znaczy, że on zdobył kompetencje zadaniowe. W praktyce uczestnik wykonuje zadania zaplanowane w kursie, szkoleniu, na przykład zadania domowe, case studies, i yy, yy, po angielsku nazywa się to executing planned tasks. I to, te sześć poziomów, czyli obecność numer jeden, aktywność numer dwa, percepcja uczestnika numer trzy, feedback uczestnika numer trzy, numer cztery, zdobycie wiedzy, numer pięć, zdobycie kompetencji decyzyjnych, numer sześć, zdobycie kompetencji zadaniowych, można zaszeregować do takiej ogólnej kategorii learn, czyli nauka, rozwój. Jest jeszcze siódmy i ósmy poziom, LTEN, i siódmy poziom to jest ten poziom, od którego zaczynamy mierzyć skuteczność biznesową. To jest transfer of learning to work, czyli transfer wiedzy i umiejętności do środowiska pracy. To znaczy, że ktoś, kto był na tym warsztacie, ktoś, kto był na tym programie, przenosi wiedzę i umiejętności do środowiska pracy, wprowadził faktyczne zmiany, nowe nawyki, rutyny. Ma to wpływ na środowisko pracy, ale jak się domyślacie, ponieważ poziomów jest 8, to jeszcze będzie 8. Ja tutaj mówię o tym, o czym hery, ludzie zajmujący się L&D marzą dzisiaj, że widać fizyczne zmiany. Jeśli chodzi o nawyki, sposób pracy. Ja mówię tutaj o liderze, na przykład, o liderze zespołu, że on coś fizycznego zmienił, znaczy nie coś tylko, coś co było zaplanowane. I Poziom siódmy. Natomiast najwyższym poziomem skuteczności, najwyższym poziomem ewaluacji jest effects of learning transferred to business. Czyli oprócz zmiany środowiska pracy z poziomu siódmego, to poziom ósmy oznacza wymierne rezultaty w konkretnych KPI-ach, na przykład finansowych, zwrotu z inwestycji. Ja, wam, ja, ja się pochwalę, u nas mamy taki program rozwojowy Lean Blackbird. On trwa około 10 miesięcy. Jest robiony w formule B2B, B2C. Celem tego programu jest po, e, nauczenie uczestników poukładania organizacji. I teraz, żeby dostać u nas certyfikat, to trzeba zrobić projekt, który składa się z 12 zadań. I trzeba zaoszczędzić dla firmy minimum 250 tysięcy. I teraz, żeby w formule otwartej dostać taki certyfikat Lean Black Belt, to te oszczędności mają być potwierdzone przez służby finansowe, na przykład CFO albo właściciela firmy, członka zarządu. W związku z tym, żeby dostać u nas dyplom, ludzie, którzy kończą Black Belta, przedstawiają nam fizycznie podpisane potwierdzenie oszczędności dostarczonych do biznesu. I wtedy możemy powiedzieć, że nasz Lean Black Belt jest na poziomie ósmym, ponieważ oprócz fizycznych zmian, które ci ludzie realizują podczas robienia projektu, dostarczyli realny zwrot z inwestycji. Nie zawsze poziom ósmy jest mierzony pieniędzmi, to może być, nie wiem, ograniczyliśmy rotację, zwiększyliśmy poziom zaangażowania, poprawiliśmy KPI -e jakościowe czy też serwisowe dla naszych klientów. W każdym razie jest osiem poziomów ewaluacji, rozwoju, szkoleń, transferu wiedzy, jest obecność, po prostu ludzie przyszli, nie? To często jest, wiecie, już pierwszy poziom nie? wtajemniczenia, ludzie przyszli. Drugie, byli aktywni, byli zaangażowani, na przykład sporządzili notatki, nie wiem, wykonywali zadania, ćwiczenia, ale nie domowe, tylko na warsztacie. No ja bym to tak zinterpretował. Trzecie, feedback. Uczestnik uzupełnił ankietę. Dzisiaj na przykład jest problem, bo jak są ankiety digitalowe, to poziom uzupełnienia tej ankiety to jest 30%, nie? Dlatego papier jest ciągle najbardziej efektywny, ale to jest percepcja uczestnika. Czwarte, zdobył wiedzę, to znaczy, że rozwiązał prawidłowo quizy yy, teoretyczne, tak, rozumie metodyki, rozumie teorię. Piątka, zdobył kompetencje decyzyjne, to znaczy, że na przykład quizy były scenariuszowe, że wybrał odpowiednie decyzje, że były symulacje, że były ćwiczenia. Szóstka zdobył kompetencje zadaniowe, to znaczy, że wykonał zadanie domowe, planowane w kursie szkoleniu, na przykład, tak jak powiedziałem, pracę, jakiś homework, albo opracował lessons learned, case studies i to się przełożyło też na zdobycie jakichś kompetencji. Ale dopiero siódmy i ósmy to jest skuteczność przeniesiona na aspekt biznesowy, czyli siódmy to jest transfer wiedzy i umiejętności do środowiska. I dla mnie to jest zmiana nawyków, nowe rutyny, wpływ na środowisko pracy wprowadził te zadania, na które się umówiliśmy, i to jest trwałe. A ósmy, oprócz tego, że zmienił podejście, to jeszcze potrafimy udowodnić, że te, ten program rozwojowy ta akademia prze, y, dała realne wyniki, jeśli chodzi o KPI, a najlepiej też wyniki finansowe. Teraz moi drodzy, jeśli chcecie być skuteczni, mówiąc prost, przydatni biznesowo, to zanim rozpoczniecie działania rozwojowe, powinniście w pierwszej kolejności określić, na którym poziomie LTEM chcecie się znaleźć po zakończeniu warsztatów, szkoleń, akademii i na tej podstawie projektować wszystkie programy rozwojowe. Jeżeli chcecie, żeby wasi uczestnicy byli na poziomie trzecim, dajmy na to, organizujecie webinar dla swoich menedżerów. Nie? Ja niedawno, niedługo będę prowadził kilka takich webinarów to ja za, zadaję takie pytanie. To na którym poziomie ltem chcecie, żeby, do którego poziomu ltem chcecie, żeby przyczynił się ten webinar, tak? I ktoś mówi na przykład, że, nie wiem, że po webinarze będzie quiz. To my mówimy wtedy, dobra, to jest knowledge acquisition, jesteśmy na poziomie czwartym, musimy taki quiz zaprojektować. Ale jeżeli ktoś chce tylko, żeby ludzie przyszli na warsztat, to trzeba skupić się na tym, żeby zrobić fajną kampanię komunikacyjną, mówiąc kolokwialnie, sexy tematy dać, żeby jak najwięcej... Jak najbardziej postawić na obecność. Chodzi o to, że dla mnie skuteczność szkoleń, w ogóle skuteczność tego, co robimy, jest mierzona rezultatem, jaki założyliśmy. Nie zawsze to musi być ósemka, no ale jeżeli chcecie udowadniać skuteczność biznesową, to trzeba być minimum na poziomie siódmym. Więc przede wszystkim projektujcie programy rozwojowe w oparciu o LTEM. W mojej ocenie to powinno być standardem w ogóle obrony takich projektów szkoleniowych, budżetów. I nie chodzi o to, że tak jak powiedziałem, wszystkie mają być na poziomie 7-8, czyli work, a nie learn. Ważne są też inspiracje, eventy, dostarczanie wiedzy. Jednak gdy spojrzymy na dane opublikowane w raporcie Hays Group w 2022 roku, to jedynie 36% pracowników w Polsce jest zadowolone z zasobów edukacyjnych udostępnianych przez swoją firmę. Czyli 7 miliardów wydajemy, 36% ludzi uznaje, że to jest satysfakcjonujące. Prawdopodobnie mierząc to, yy, nie wiem, przydatnością, yy, ale nie wynikami biznesowymi. Ja chciałbym, żebyście zrozumieli, że skuteczność jest tylko wtedy, kiedy mamy realne, fizyczne zmiany. Dlatego te 7 miliardów, o których mówiłem na początku odcinka, nie jest jedyną kwotą działającą na wyobraźnię. Bo wiecie, co się dzieje? Aż 89% pracowników inwestuje swoje własne środki w rozwój kupując na przykład studia podyplomowe, kursy, szkolenia z własnej kieszeni, dlatego, że chce się rozwijać. Dlatego, że dalej podążając za HEJS i tym raportem, który opublikowali w 90, przepraszam, nie w 90, absolutnie, w 2022, to aż 98% pracowników w Polsce wykazuje się otwartością na rozwój i naukę. Te 98%, które tutaj oglądam w tym raporcie, mnie zbyliło do tego 90%. Jaki jest wniosek na koniec, żeby już nie przedłużać? Ludzie chcą, hair chce, biznes chce, menedżerowie chcą, właściciele chcą, wszyscy chcą się rozwijać. Problem, który należy rozwiązać, to nie robić szkoleń dla szkoleń, akademii dla dyplomów, tylko zawsze zaplanować, jaki poziom LTEM chcemy osiągnąć. Tak, kiedyś był Kirkpatrick, on jest taki, dla mnie poziom LTEM jest bardzo konkretny. Te osiem poziomów LTEM, tak, wymyślone przez, przez Willa. Alheimera i to jest bardzo konkretne i, i, i ja po prostu proponuję, określ na którym chcesz być poziomie i dopiero wtedy projektuj i wybieraj partnera, który cię na ten problem, by, poziom po prostu przeniesie i który rozliczy się z tego i nie tylko raportami, ale zabierze management na przykład do środowiska pracy i pokaże jak ludzie fizycznie coś wdrożyli. Więc problem, który należy rozwiązać to nie robić szkoleń dla szkoleń, akademii dla dyplomów, tylko zawsze zaplanować jak te działania zmierzymy. Ja wam proponuję poziom LTEM, i jeśli będziecie chcieli pogadać o skutecznych programach rozwojowych organizowanych przez naszą grupę, gdzie wszystkie z nich, my jak robimy programy rozwojowe, nie mówię tutaj o jednodwudniowych szkoleniach, ale mówię o minimum półrocznych takich programach rozwojowych, to wszystkie z nich są na poziomie 7 i 8. Dlatego, że my dajemy zadania, pomagamy je wdrażać, mentorujemy ludzi i też mierzymy wyniki finansowe, mierzymy KPI. Jeżeli interesują Was programy rozwojowe i zamierzacie teraz postawić na akademię liderską, czy też inny rozwój pracowników, ale ja bym namawiał na programy tylko nie rozwojowe, ale transformacyjne, to zapraszam na stronę leanpassion.pl, prawy górny przycisk, bezpłatna konsultacja. Tak jak powiedziałem, my nie robimy akademii liderskich, tylko programy transformacji, których podstawą jest wdrożenie zmian w środowisku pracy, zmiana nawyków, dostarczenie wymiernych rezultatów finansowych. Pomożemy więc zaplanować nie tylko rozwój pod kątem merytorycznym, ale też przydatność dla biznesu, zaprojektujemy, zaprojektujemy raporty i pokażemy jak wyliczyć ROI z zainwestowanych środków, by nie cieli wam budżetów szkoleniowych i by menedżerowie zabijali się o miejsca na warsztatach, dlatego że widzą realny wpływ działań szkoleniowych, rozwojowych na dowożenie lepszych wyników, a ponieważ... Skuteczność biznesowa jest naszą obsesją. Możemy się też umówić na success fee. Nie rezygnujemy oczywiście z wysokiej jakości trenerów, praktyczności i dbamy również o to, żeby ankiety były na wysokim poziomie, dlatego że jedno nie wyklucza drugiego. Ale reasumując na koniec, postarajmy się o to, żeby te 7 miliardów było trochę lepiej wydawane, bo to jest czyste marnotrawstwo. Tradycyjnie życzę Wam serdeczności, życzę Wam miłości, dystansu. Bo to jest tylko praca. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!